teraz w naszym studiu pierwszy gość, pani Małgorzata Łazarska, dyrektor handlowy firmy Wipasz. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, drodzy państwo, Poznań zrzuca kilogramy. Poznań zrzuca kilogramy wraz z telewizją ONTV. My od samego początku czerwca informujemy, jak to robić mądrze, jak to robić z głową, ale nie każdy potrzebuje zrzucać kilogramy, ale każdy potrzebuje jeść. Podobno jesteśmy tym, co jemy. Żeby się o tym przekonać, no właśnie, za chwilę zadamy kilka pytań o mięso, o zdrowe mięso. Pani Małgorzato, no właśnie, jak to jest z tym mięsem? Co to jest tak naprawdę zdrowe mięso? Istnieje jeszcze teraz w tych czasach pojęcie zdrowe mięso? Oczywiście, na zdrowe mięso wpływ ma wiele czynników. Wipasz przede wszystkim zna technologię, swoją produkcję. Patrząc na zdrowe mięso, musimy patrzeć na sam początek. Wipasz, zakupując pisklęt, Wipasz produkuje pasze, które są również dla pisklęt. My sobie zdajemy sprawę z tego, jak karmimy Polaków i co w produkcie finalnym kładzie się na stół konsumenta. Dokładnie. Wipasz przy wielką wagę zwraca na dobór odpowiednich piskląt, które są odpowiednio karmione i mają odpowiednią dietę, pełnowartościową dietę. Produkujemy pasze, które są specjalnie przeznaczone do każdego etapu rozwoju kurczaka. Na ten produkt finalny ma wpływ jeszcze szereg innych rzeczy, typu właśnie pisklęcie, dobór pasz, pasze, hodowla, następnie transport zwierzęcia do ubojni, sam ubój, dzielenie czy pakowanie. Te wszystkie rzeczy, reasumując, mają duży wpływ na jakość tego mięsa. Produkt finalny, to co konsument dostaje na stoły, jest czynnikiem wielu, wielu, wielu etapów. My kładziemy nacisk na każdy etap. Wipasz doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że właściwie ma duży wpływ na karmienie Polaków. Zdrowe mięso. Jest to również takie mięso, które powstaje bez substancji dodatkowych, posypek czy jakichś nastrzyków. Mhm. Wipasz produkuje mięso na kurczak, nie nastrzykując wodą. My schładzamy to mięso powietrzem, dzięki temu konsument ma gwarancję jakości tego mięsa. Pakujemy je hermetycznie, co też ma duże znaczenie dla konsumenta, bo to mięso po prostu jest trwałe i świeże. Jasne. Pani dyrektor, a niech pani powie tak szczerze, co my mamy z tego kurczaka? Kurczak jest w ogóle zdrowy, warto jeść kurczaka, czy na przykład warto wybrać jakieś inne mięso? Mogłabym tu dużo opowiadać o tym, dlaczego warto jeść kurczaka, ale takie podstawowe sprawy to przede wszystkim to, że kurczak jest lekkostrawny. Ze względu na niską zawartość tłuszczu trawi się dużo szybciej i łatwiej niż innego rodzaju mięsa, czy mięso czerwone na przykład. Niska zawartość cholesterolu oraz nasyconych kwasów tłuszczowych sprawia, że mięso to jest polecane dla osób będących na diecie niskotłuszczowej oraz przy chorobach układu krążenia. Mięso z kurczaka wspomaga odporność. Występujące w nim cynk i żelazo mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Składniki te, oba pierwiastki, wspomagają naszą odporność, przy czym cynk oczywiście wpływa między innymi również na poprawę rozwoju mięśni, a żelazo między innymi ogranicza ryzyko występowania anemii. Wspomniała pani o mięśniach, o cynku. Ja wiem, że w piersiach z kurczaka chociażby jest mnóstwo białka, a białko to wiadomo na siłowni rzecz niezbędna. Ach, to każdy sportowiec wie. Mięso z kurczaka ma niską zawartość tłuszczu i przede wszystkim dużą zawartość białka i to jest jego dużym atutem. Jest on na pewno wykorzystywany, o tym wiedzą wszyscy sportowcy w dietach, którzy restrykcyjnie podchodzą do łączenia węglowodanów, tłuszczu i białka. Te proporcje muszą być odpowiednio zachowane. Jest to mięso polecane również dla osób będących na diecie,
osób, które chcą zadbać o swoją sylwetkę oraz dla osób aktywnych sportowo, dla Jasne. Sportowców. Czy każdy kurczak jest tak samo zdrowy, czy każdy kurczak zawiera tak dużo elementów, o których Pani przed chwilą wspomniała? Każdy kurczak, który trafia do uboju, jest zdrowy. Każdy kurczak jest zdrowy i nie tak. mamy się o co martwić. Nie. Jasne. Kiedy rozpoczyna się proces zdrowego chowu? WIPASZ kładzie olbrzymi nacisk na dobór hodowców, z którymi współpracujemy. WIPASZ produkuje, jest producentem pasz, dlatego pełną kontrolę ma nad tym, czym żywione są te kurczaki. WIPASZ współpracuje z takimi hodowcami, którzy pisklęta zaopatrują się w wylęgarniach sprawdzane przez służby jakościowe. My panujemy nad tym, co dostarczamy temu pisklęciu czy temu kurczakowi, dlatego panujemy nad pełną dietą. My współpracujemy z hodowcami, w większości z hodowcami, którzy zaopatrują się w pasze w WIPASZ-u, dlatego mamy pełną kontrolę od samego początku do samego końca, bo zdajemy sobie sprawę, że karmione zwierzęcie, zdrowe zwierzę jest to zdrowe oczywiście jedzenie i zdrowie konsumenta. Natomiast produkty WIPASZ-u, te pasze są zdrowe, to już zaznaczyłam, tak dla zwierząt oraz charakteryzują się stałością parametrów technicznych. Każdy szczegół jest tutaj ściśle zbadany, pieczołowicie dopracowany. Nad tym pracuje sztab fachowców, lekarzy weterynarii, zootechników. Dysponujemy własnym laboratorium, także tutaj jest kontrola, pełna kontrola od A do Z. Rozumiem. Proszę więcej powiedzieć na temat systemu QAFP, bo QAFP, taki znaczek, bardzo często ostatnio pojawia się na różnego rodzaju produktach. Czym jest QAFP? QAFP jest to program gwarantowanej jakości żywności. W skrócie mogę powiedzieć, QAFP jest to pełne bezpieczeństwo żywności. Pełne bezpieczeństwo żywności. Tak. I Wy takie pełne bezpieczeństwo gwarantujecie? Tak. Jakie są założenia tego systemu? Założeniem tego systemu jest kontrola na każdym etapie produkcji tego wyrobu. Mhm. Nad tym oczywiście pracuje sztab specjalistów, certyfikowani producenci muszą spełniać wymóg wysokich, spełniać wymagania jakościowe, sprawdzane obligatoryjnymi audytami czy kontrolami. Jasne. System gwarantowanej jakości żywności QAFP. Wy należycie do tego systemu. Po co tak naprawdę? Od samego początku WIPASZ kładzie bardzo dużą uwagę na jakość pasz i mięsa, które produkujemy z kurczaka, bo WIPASZ to 5 oddziałów produkujących pasz oraz ubojnia kurczaka, gdzie produkujemy kurczaka pod marką Nasze Mięso, Nasz Kurczak. Stało się naturalne, że przystąpiliśmy do QAFP, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dobrej jakości mięso, a my mamy kontrolę od samego początku do samego końca. Kontrolę od pisklęcia, hodowli, transportu, uboju, dzielenia, pakowania do momentu magazynu. Wy macie mnóstwo dodatkowych zasad, macie mnóstwo dodatkowych procedur. A jak klienci reagują na ten system QAFP? On już jest rozpoznawalny wśród jest. Właśnie nabywców? Jest, jest jak najbardziej jest rozpoznawalny. My jesteśmy dumni z tego, że nasze produkty są oznaczone QAFP. A czy istnieje możliwość przystąpienia do tego systemu? Oczywiście, każdy może przystąpić do tego systemu. Najpierw trzeba zgłosić swoje uczestnictwo u administratora tego systemu. W tym przypadku jest to firma UPEMI bądź jednostce certyfikującej. Następnie jest podpisana umowa. Po podpisaniu tej umowy następuje szereg audytów, certyfikacja. Jeżeli ta certyfikacja przebiegnie pomyślnie,
Wtedy podpisywany jest kontrakt, umowa z administratorem systemu w kwestii posługiwania się znakiem QFP. Jasne, pani dyrektor, to jeszcze na sam koniec, gdzie znajdziemy właśnie mięso oznaczone znakiem QFP? Gdzie tego szukać? Wipasz produkuje mięso z kurczaka pod nazwą Nasz Kurczak. Mięso QAFP z naszej firmy zdobędziecie Państwo w sieciach Auchan, Real i w Makro. I w Makro. Tak. Czyli w tych trzech sieciach musimy szukać naszego, waszego kurczaka. Tak. Jest taki znaczek QFP, to po prostu mówi o tym, że to mięso jest wyprodukowane z największym bezpieczeństwem, z największą starannością. Chciałam jeszcze tylko dodać, że to jest mięso w pełni kontrolowane od samego początku do samego końca. Do samego końca. Pani dyrektor, miał być już koniec, ale jeszcze nie będzie koniec. Pani ulubiona część kurczaka? Pierś z kurczaka. Pierś z kurczaka. Ze względu na niską zawartość tłuszczu, zdecydowanie. A ja ze względu na wysoką ilość białka, bo od czasu do czasu trenuję, może nie widać, ale jak się następnym razem spotkamy, być może rzeczywiście jak zjem waszego kurczaka, to będzie o wiele lepiej. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze tylko chciałam zachęcić. Dzisiaj po 16 jest event przed Kupcem Poznańskim, gdzie można spróbować naszego kurczaka firmy Wipasz, produkowanym w systemie gwarancji jakości i bezpieczeństwa QAFP. I nawet taka wysoka temperatura nie szkodzi waszemu kurczakowi, wszystko będzie tylko pomaga. Dokładnie, bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani dyrektor, dyrektor handlowy firmy Wipasz, Małgorzata Łazarska. Woli pani dyrektor czy dyrektorka? Wszystko jedno. Dyrektor handlowy firmy Wipasz, Małgorzata Łazarska była naszym gościem. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pani będzie o 16 na evencie? Zostanie pani, poprosiła pani, to pani zostanie. Być może. Być może tak, być może nie. Drodzy Państwo, my na pewno jeszcze wrócimy do Państwa.